Siemo, z tej strony MazXS, witam was w Autonaut, kolejną naszą przygodę. Ja zrobiłem sobie tam, trochę czasu minęło między tym poprzednim odcinkiem a tym, ale nie aż tak dużo, żeby to dzień minął. I tak, mam świeżą, nową energię. Was oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, do swojej subskrypcji i do napisania komentarza LMO, bo to pomaga rozwojowi kanału. Są linki w opisie, harmonogram tygodniowy jest na Discordzie. Tak, tutaj wille nam się budują, budują nam się inne rzeczy. I tak, żeby robić nowe roboty, potrzeba chatki. Dlatego tutaj specjalnie dla was zleciłem produkcję murków. No, czegokolwiek, żeby tutaj zacząć budować. Zastanawiam, a może tutaj tak podciągniemy? Tylko może nie będziemy robić na styk, tylko coś takiego zrobimy. Co wy na to? Co nie? I wtedy tutaj mamy jedno, tu mamy drugie, tu mamy trzecie. Kiedyś zleciłem coś takiego jak maszynka do kraftowania robotów. Jest stacja montażowa robotów i teraz ona się przyda elegancko. Niech będzie stała nawet tutaj. Tylko tak, trzeba teraz zlecić. Tutaj też są jeszcze jakieś stare drzwi... O Jezu. Stare drzwiczki. Postawmy je, już można powiedzieć, że tutaj. No i co? I już tu zamykamy chatę, no bo po co mi to takie ogromne? Prawda? No ma po prostu działać. Tu od dołu damy kolejne drzwiczki. Nie wiem, ile będę potrzebował, powiedzmy, że tyle. O, za dużo wziąłem. Kurde, wiecie co? Ja nie zleciłem większej ilości słupków od prądu. A jeszcze wszystkich wiatraków też nie poprzesuwałem. Bo trochę tam poczekałem, co nie? Między tymi odcinkami trochę gra pochodziła, ale za długo nie pochodziła, powiem wam szczerze. Bo ja nie lubię, jak coś chodzi. A ja nawet nie widzę, jak to tam działa. To tak po prostu bez sensu. Więc tak bez mojej opieki długo nie chodziła. Dobra, i tutaj dwójeczka, nie wiem, powiedzmy, że taka. Dwójeczka mniejsza. W tą stronę będzie dwójeczka taka i teraz czwórka. Dobra, jest elegancko. Gorzej ze słupami prądowymi, bo wszystkie poszły tam, więc chwilę trzeba poczekać. Dobra, musieliśmy zrobić coś takiego, bo inaczej tam prąd nie sięgał. Więc tu odpalamy fulka i tak, tu będziemy robić głowę, tu będziemy robić ręce, tu będziemy robić nogi. Okej, czyli tak, potrzebujemy sprowadzać kokosy z dalekiej, no może nie dalekiej, ale z naszej farmy tropikalnej. Czy ja nie zleciłem skrzynek? Nie, dobra, jest jakaś tam skrzynka, ale nie jest tyle, ile bym chciał. Więc powiem wam, że te skrzynki, one idą jak złe. Cały czas do czegoś. Dobra, mamy tą jedną. Tą jedną na razie wykorzystamy. Powiedzmy... A nawet niech tu stoi. Czemu miałoby tu nie stać? Chociaż ona będzie na tyle unikatowa, że można jej by było ją do środka wsadzić. Czy tu z boku. Dobra, wiecie co? Na razie postawimy tu z boku. Weźmy sobie... robota logistyka. Ja wezmę taczkę, tylko mu przerobię, żeby on wziął swoją taczkę. I normalnie kokosy będą sprowadzane. Nie wiem dalej, gdzie tą skrzynkę postawić. Może i tutaj to będzie stała po prostu, bo to będzie jakiś na pewno placyk magazynowy. Ja bym tu chyba skrzynkę odwrócił w takim bądź wypadku w inną stronę. Ale na razie już nie kombinujmy. Tu leży taczka. Ja ją puszczam. Tak, i on teraz będzie z nią latał. Świetnie. Czyli mamy tutaj kokosy. Dobra, niech będą stały tak w takim wypadku. Czyli teraz tak. Potrzebujemy kolejnego robota. Jestem ciekawy, na ile robotów to się w ogóle uda zrobić. Bo to jest... Potrzebne są dwa nity. Pewnie rozbudowaną pamięć na pewno trzeba będzie dawać. No wątpię, żeby było inaczej, co nie? Nawet jeżeli tutaj postaramy się to skompensować jak... No
najbardziej się da. Czyli razy 2. Potem dorzucasz sobie kokosa. Potem idziesz po... Po co idziesz? Po prymitywny metalowy słup. O kurde, słupki się kończą. A ja myślałem, że mamy ich tak dużo. Jakiś chłop się modli przed tym, ale to pewnie jest ta, to jest ten, co buduje. Dobra. I została nam prymitywna metalowa blacha. A nie, dasz radę tą głowę. To nalajcie. No i elo, i mamy głowę. Ty będziesz robił, aż obiekt będzie pełny. Chodzi oczywiście o twoją maszynę i to robisz w nieskończoność. Powodzenia. Czyli mamy już głowę, teraz potrzebujemy ciała. Prymitywny metalowy słupek. Nie, no ze słupkami jest teraz problem. Kurde, a ja specjalnie tyle tych pieców dobudowałem, żeby... Ajajaj, dobra, wiecie co, to zrobimy tak, zlecę jeszcze jeden metalowy piec, a... Dobra, ten piec na razie niech stoi, a jeden piec przerobię, żeby słupy robił. Dobra, dorzuciłem dodatkową produkcję, mam nadzieję, że ona to ogarnie, więc teraz zlecimy robienie korpusu. Czyli korpus robimy z dwóch blach. No to najpierw idziesz po te dwie blachy. Może coś takiego zrobimy, będzie lepiej widać. Dobra, weź daj mi... To oczywiście... Razy 2. To oczywiście razy 2. I dobra, mamy to dwa razy, czyli teraz jeszcze prymitywny metalowy słupek. Raz, dwa. Od razu tutaj sobie zapętlimy. Razy dwa. No, bo te roboty, kurde, dużo tych słupków będą zużywać. Razy dwa. I dwa nity. No i nity też już teraz idą. Ale za tą metalowe belę, a nie, jeszcze belę mamy miejsce. Myślałem, że już się kurde zestakowała, jeszcze nie. Bez sensu zrobiłem kurde taką ogromną produkcję. Ale to jest drogie, co nie? Więc chyba lepiej mieć tego większy zapas. I na początku trochę pocierpieć, a potem już aż tak bardzo nie cierpieć z uzupełniania tego. Chociaż nie wiem, są różne szkoły cierpienia produkcyjnego. Dobra, to jest razy dwa i to będzie, aż obiekt będzie pełny, chodzi o twoją stację roboczą, robisz pętlę, elo. Czyli teraz ostatnia rzecz. Robimy metalowe koła zębate? Ty, my robimy metalowe koło, a nie koła zębate. Ajajajajaj, czyli jednak nie zrobimy dodatkowego bota najpierw. A nie, czekaj, mamy tutaj te. Dobra, to nieważne, czyli zaprogramujemy najpierw to. Jeszcze tu mamy dwie wolne kuźnie. Dobra, czyli metalowe koło zębate. Potrzebujemy oczywiście skrzyneczki do tego. Ja myślę, że polecimy sobie na bezpiecznie na dwójce. Powinno być spoko. Czyli tak, o Jezu, to też potrzebuję tych prymitywnych tych... metalowych połąków. Niedobrze. Ale dobra, widać, że już jakiś zapas się pojawia. Trzeba się cieszyć z tego zapasu. Czyli tak, lecą 2T. Czekaj, ja jestem upośledzony. Na co ja zerknąłem? No właśnie, na co ja zerknąłem? Weź mnie nie obserwuj. Weź to odłóż. Wiesz, to prymitywna metalowa blacha i nici. Na co ja zerknąłem, że ja te metalowe połąki wziąłem? Nie mam pojęcia. Dobra, czyli tak, dwie metalowe blachy. No teraz z blachami mamy taką produkcję. Nawet nie wiem, czy nie przesadziłem z produkcją, co nie? I ona nie jest overpower, ale tam... No, mówi się trudno. Czyli aż razy... Dwa. Aż... Razy... Dwa. Teraz dwa... O kurde, te nity trzeba będzie dobudować, z tego co widzę. U nity strasznie się kończą. Ale dobra, dopóki na razie... jeżeli skrzynka nie krzyczy, to my olewajmy ten problem. To będzie problem... To będzie pieśń przyszłości, co nie? A nie na razie teraźniejszości.
Dodajmy tutaj te nowoczesne rzeczy. Mamy teraz piękną zębatkę i ją wynosisz. Tutaj też trzeba by było podłogę dać. Nawet tutaj, a może ścieżki wystarczą? Nie wiem, tutaj na pewno trzeba będzie przyspieszyć te poruszanie się. Ile to waży? 4? Nie, to robota to będzie light. No i to robisz w nieskończoność. Powodzenia. Metalowa ośka jest, wszystko jest, dobra. Czyli teraz potrzebujemy robota łączącego to wszystko. Czyli tak, idziesz na początku po dwie blachy. Mam nadzieję, że do tego momentu dorobi się trochę więcej tych kół. Zanim już będziemy koła robić. Aż razy dwa. Aż razy dwa. Następnie metalowa ośka dwa razy. To nie było ciężkie. Nie, dwa razy też damy radę to podnieść. Czyli razy dwa. Właśnie, a ile ten magazyn ma pojemności? Bo ja nawet nie... Pusty, aha. 40 przynajmniej na takie wielkie rzeczy, okej. Okay. Byłem ciekawy. Czyli to. I to też będzie razy dwa. Razy dwa. Czyli to. Czyli teraz idziemy po... O kurde, ile to waży? 4, czyli trzeba dać mu baterię. No dla mnie, no tak szczerze, nie jest problem, że ja tu muszę dać mu baterię. Razy dwa. Skład metalowa zębatka, potem dodaj. Kurde, ja nie lubię, jak to nagle taki minimalny piksel, nagle wszystko się rozjeżdża, co nie? Dobra, to ja mu pójdę po baterię i to dokończę. No i dobra. I teraz uczymy go, żeby wziął dwa nity. A i pamięć mu też poszła w szlak. No dobra, no to w takim wypadku, jeżeli pamięć mu poszła w szlak, to jeszcze mu muszę mózg donieść. Bo to będzie razy dwa. To będzie razy dwa. I to będzie w nieskończoność, tylko ja mu muszę przynieść mózg. Czyli zabieramy mu buty, dajemy mózg i on jest świetnym pracownikiem. O nie, on nie jest świetnym pracownikiem, on jest problemem. Aż mi pies zaczął szczekać. Psie, to nie szczekaj na robota. To robot nic nie zrobił, to ja źle go zaprogramowałem. Wisza. Bo tutaj chodzi, aż obiekt będzie pełny i to chodzi o to. I dopiero teraz możesz być przydatny, tak? Tak. Bo ci inni też to mają. O, aż przez tego robota zgłupiałem, powiem wam. Tak, ci inni też to mają, no. Czyli ja tutaj trochę to zepsułem. Niestety muszę to wyrzucić i naprawić. Ale już wszystko działa z tego, co widzę. Czyli teraz potrzebujemy robota, który to będzie wszystko łączył. I to będzie nowoczesny robot. I on bierze głowę. Dorzuca głowę. On bierze ciało. Dorzuca ciało. On bierze nogi. Dorzuca nogi. Aż obiekt będzie pełny. Chodzi o ten obiekt. Dobra. I mamy najnowocześniejszego robota. Jaki on wielki jest. 32 pamięci. Siła w łapie. Co? Czekaj, ile on ma siły w łapie? 6? 8? To on może mieć 10. To czekaj, jeżeli ma 8 w podstawie, to trzeba by było skonstruować ulepszone ten. O Jezu, wiecie, kurde, trzeba tutaj dodać dodatkową podstawowy warsztat robotów. Jeden na robienie lepszego mózgu, bo pewnie będziemy potrzebować i tak, jeden na robienie lepszej siły. Bo butów chyba nie będziemy potrzebować, tak szczerze.
Warsztat. Dobra, dawaj, buty też będziemy robić, czyli warsztat botów. Czyli tak szczerze będziemy to musieli powiększyć, żeby tutaj jeszcze zmieściły się tamte rzeczy. Tak szczerze to ja bym to tutaj bym chciał jakoś tak wygodnie wsadzić. O, może być i tutaj. Tak szczerze, bo dzięki temu tu mamy dodatkowe, chociaż tak naprawdę jak to przesuniemy, to będziemy mieli mnóstwo dodatkowego miejsca. Czy to aż takie jest ważne, żeby z tym walczyć? Nie, chyba nie trzeba z tym walczyć. Niech to tak stoi. Najwyżej tutaj tą ścianę przesuniemy, będzie elo. Wille już są na ostatnim etapie. Jak się tam skończą robić wille, to wam pokażę, jak to tam mniej więcej działa. A my w tym czasie przedłużmy... Tutaj. O, to będzie tak. Raz, dwa... O kurde, no i weź te. Raz, dwa... Trzy... Już tak szczerze, drzwi... Dobra, drzwi niech będą tutaj. Na plaży drzwi nie będziemy robić, no bo... Po co? A kurde, bo to dosłownie plaża jest. Jak będzie trzeba, to przedłużymy. Na razie nie będziemy tego przedłużać. Mamy na szczęście jakieś takie, o... Drzwiczki. Od dołu nie trzeba będzie przejścia. Więc dodajemy te... Wspaniałe kamienne murki. Nie ma tańszej alternatywy, ale widzę, że też nie ma w ogóle nawet murków na rynku. Trzeba by było zlecić jeszcze tej dobudowy. Dobra. Wybudowałem już tutaj te pomieszczanko. Co tam jeszcze zrobiłem? A, wille się już przygotowały, więc pora pokazać wam, jak się robi wille. Widzicie, na początku oni znoszą kamienie, potem znoszą inne takie, no dużo cegieł bardzo idzie, nawet metalowe bele w to idą, dużo drewna idzie oczywiście, bel drewnianych, cegieł jeszcze więcej idzie, zaprawy, bardzo dużo dachówek, jeszcze więcej desek, metalowe bele, uciosane kamienie i to koniec. I tak właśnie powstają te giganty. Kurde, mam nadzieję, że na kolejnym etapie nam nie każą dobudować kolejnych domków. Chociaż tak szczerze, co za problem. Dobra, ale my zajmijmy się w końcu problemem prądowym, bo jak widzicie zużywamy 3520 prądu, a generujemy tylko 2300. Jak widzicie prąd ledwo tam się trzyma. Więc trzeba zacząć tworzyć rzeczy do... O kurde, jakie to drogie. Tworzyć rzeczy do robienia tych lepszych... O, do tych maszyn parowych. Czyli tak, koło zamachowe. Oczywiście ja bym od razu, myślę, że to by było naprawdę git, się dowiedział, że koło zamachowe, a może nie chciałem coś takiego. Koło zamachowe chowa się w skrzynkę, boiler w skrzynce, skrzynia ogniowa w skrzynce, korbowód w skrzynce, tłok w skrzynce. Wszędzie są skrzynki, świetnie, bo zleciłem dużo skrzynek i palety. Dobra. W takim razie, no, będziemy używać już nowoczesnych robotów. O, on ma miejsce na 3 upgrade'y. Wspaniały. On może mieć wszystko... kurde, w tego robota możemy od razu dawać wszystkie 3 upgrade'y naraz, co nie? On zawsze będzie szybki, zawsze będzie silny, zawsze będzie mądry. Więc trzeba będzie pododawać te wszystkie rzeczy. Dobra, ale tak. Zastanawiam, czy on będzie potrzebny. Nie, no będzie potrzebny. Zobaczcie, ile on będzie tutaj musiał nosić. Chociaż tak szczerze, ile on ma tej siły? O Jezu. Jeszcze nie zapamiętałem. On ma siły 6, 8. 8 siły. To i tak kill 100 na dwa razy będzie musiał łazić. No to no będzie musiał, no nie przeskoczymy tego na obecną chwilę. Ja jeszcze to trzeba poupgrade'ować, ale dobra, na początku zajmijmy się tymi nowoczesnymi rzeczami. Czyli tak, prymitywna metalowa blacha. Jaki on szybki jest, widzieliście? No tak szczerze, no ja sobie mogę sobie pobrać tą blachę, ale mu trzeba dać to, że razy... Nie razy 3, tylko razy 4. Ja to będę musiał tak donosić, bo to razy 4. Prymitywna metalowa ta... 6 to podzielić na 2 to będzie 3, to da radę. Nie wiem, czy to w ogóle obliczenia miały sens. O, nie ma metal. No i kill 100. Dobra, czyli... A, metal się skończył. A, bo... Za wolno robimy. Dobra, trzeba nowoczesnych górników. Najpierw wymienimy górników w takim razie. No bo, no to co innego. Dobra, to jednak to zrobimy inaczej. Sprowadzamy robota w
to miejsce, znaczy jeszcze usuwamy pamięć. Sprowadzamy robota w to miejsce. Zabieramy pamięć dla jakiegoś tej górnika. Bo akurat ten, co nosi, mi podszedł pod ręce. I ja powymieniam te roboty. A, jeszcze takie deskali dodatkowe. Śmieszne jest to, że zawsze jak wymieniamy roboty, na początku zajmowaliśmy się przemysłem drewnianym, drzewnym, jak zwał, tak zwał. A jednak teraz, że robimy roboty z metalu i bardziej metal wykorzystujemy już na koniec gry, to trzeba zająć się upgrade'owaniem przemysłu metalowego, co nie? Dobra. Dobra, powiem wam tak. Dodałem tutaj dwa boty. Jednemu nawet dałem jakieś stare buty, żeby to było szybciej. I tak szczerze wam powiem, tak lekko tutaj poprawiło to sytuację z rudą, ale najbardziej poprawiła sytuacja to, że się poblokowały już tutaj itemy, co nie? A, i dorzuciłem jeszcze jedną kuźnię, bo nity się skończyły. Więc potrzebowaliśmy ich więcej. A, i o dziwo, ziomka od orania pola musiałem ulepszyć. Bo tutaj, jak widzicie, słomy już tak mało jest i nasionek pewnie też niedługo będzie mało, więc lepiej, żeby to wszystko działało. Co tam jeszcze? A, no teraz zajmijmy się w końcu wytwarzaniem tego. Wytwarzaniem tych lepszych rzeczy. No oby teraz starczyło, co nie? Tych materiałów. Czyli musimy najpierw zrobić koło zamachowe. Czyli... No tak, no ja muszę wziąć tutaj dwie te blachy, ale potem ja i tak to muszę dokończyć. Czyli tutaj akurat się powtarzamy. Bo to będzie razy... Nie razy 3, tylko razy 4. I to będzie razy 4. No i tak szczerze, to wszystko musimy dać razy 2. No i teraz ten. No to na lajcie da radę podnieść 3 słupki. No ja nie dam rady, więc ja to będę musiał później dokończyć. Czyli tu normalnie dodajesz razy 3. I tu normalnie dodajesz razy 3. Jest elo. I nity. Czekaj, ile tych nitów? 6. Czekaj. Co mi się powaliło, że razy 3? Przecież ty musisz 6 tych nitów wziąć. O Boże, 6 tego wziąć. Czekaj. To jest źle. On maksymalnie może nieść w ręku 4 prymitywne te. Dobra, ja już wiem, czemu ja to chciałem razy 3 robić. Ja to chciałem razy 3, bo ja to chciałem potem w pętelkę. Razy dać. Razy 2. No. Czyli najpierw to, potem to i teraz on idzie po nity. No, widać, że nity zaczęły się odkładać. Ja też dobudowałem trochę ścieżek. Więc już też wygodniej się chodzi. Kurde, jakie to jest strasznie drogie. Niewyobrażalnie drogie. Bo to będzie razy 3. No bo 3. Dajemy tutaj oczywiście najmniejsze skrzynki, żeby tego nie było aż za dużo w systemie. No bo po co nam tyle takich drogich rzeczy? Dobra, i to będzie 3 i... To trzeba... Ej, ty, nagrywa się w ogóle? Nagrywa się. I to trzeba dać razy... Już godzina w ogóle minęła. Jest godzina surowy. A ile mamy? 24 minutę przemiast stoperze. Dobra, czyli to mamy razy 2. Czyli teraz będziemy mieli to wszystko git, ale ja to muszę podokańczać. Plus tu postawić jakąś skrzynkę jedynkę. Może być nawet tutaj. Będą drogie surowce stały. No i dobra, i ostatni nit ląduje. Czyli już wykuwamy potężny... Wiecie, pewnie to jest jakoś waży... Nie, waży 8, dobra. On akurat da radę, ale o Jezu, a dla mnie to będzie katorga. Nie ma bonusu dla siły dla człowieka? Co nie? Po co są te dodatkowe bonusy, skoro ja tutaj nie mam bonusu prędkości ani plecaka? Bo jest deskorolka, jest świetne ulepszenie plecaka, ale ja sobie baterii... Do ciała nie włożę, co nie? Żeby więcej nosić. Nie wiem, znaczy, po co to są te dodatkowe dwa miejsca.
Dobra, po bardzo długim czasie udało się nie donieść to i robisz to w nieskończoność. No ledwo starczyło pamięci, jak szczerze. Ale no, to jest droga rzecz. Czyli mamy pierwszą drogą rzecz. Teraz kolejna droga rzecz. Czu. Tylko, że tutaj oczywiście jeszcze trzeba prądzik podłączyć. O, prądzik elegancko się podłącza. Oczywiście skrzynkę. Też walę jedynkę, no bo wiecie, drogo. Tutaj drozio, tak to tam kiedyś była taka piosenka. O, to była przeróbka, o Jezu, już zapomniałem, jak się nazywa ta piosenka. Gamka Style'a, o. Dobra, korbowód, dawaj. Oczywiście używamy tutaj najdoskonalszej maszyny. Prymitywne słupki 4 razy. Tak, słupki też ważą 2, czyli... A czekaj, nie, on 4 słupki da radę, to ja nie dam rady. Okej, czyli to jest tańsze. O tyle dobrze. No ale to dalej i tak mnie nie zadowala. Czyli tutaj trzeba dać razy... A, wiedziałem, że na trójce trzymam palec, kurde. Razy 4. 2. No kurde, full nitów jest. No jeszcze w kolejkę się wwalałem. Tutaj. Dobra, czyli mamy 2T. Ale to jeszcze tak trzeba skompresować. Żeby było nawet schludne i żeby wyrabiać pamięć mięśniową. Dlatego, że zawsze się kompresuje. Gorący kompresik, tak? Dobra, jest to elo, tylko ja muszę tu teraz donieść 2 słupy. No i dobra, dorzucamy te 2 słupy. Pyk, pyk, pyk. Podnosisz. Ile to waży? 4. O, to 4 nie jest tak źle, tak szczerze. No ale to dla mnie tak będzie. No Jezu, też będzie ciężko. Już miałem 4 siły w rękach. Ale widzę, że nie aż taką 4 siły w rękach. Jakiś quest chyba się zrobił. Było piknięcie. No dobra, weź to naść. A nie, żaden quest się nie zrobił. Okay. Czyli po prostu jakiś tam wyznacznik się ogarnął. O nie, czekaj, za mało. Oprócz tego, weź, kurde, bo oprócz tego jeszcze 2 te potrzebuję. O Jezu, to ja jeszcze potrzebuję. Kuźnia, poproszę to, 2. No, przynajmniej wille się pobudowały. Można by było je zabrać. Ich stoję sobie na razie tu, potem je poukładamy jakoś ładnie. Ale najpierw tłok. No Jezu, to potrzebuję... 6, czyli tutaj będziemy lecieć na 3. Czyli tu idziemy po 3. No ja... No kurde, jeszcze w kolejkę naprawdę. Jeszcze źle poklikałem. Dobra. Czyli wlatujemy to w tak. Czyli tu dodajemy razy 3. Potem tu dodajemy razy 3. Potem klikamy to tak i dodajemy. Jeżeli ktoś się zastanawia, to ja to wtedy klikam z kontrolem, żeby od razu na wszystko narzucić. Mamy to, czyli teraz zostały nam nity. Nitów 3. I 3 nity on normalnie sam podniesie swoje łapy. No ja nie jestem taki silny, to będę musiał to jak zwykle donieść. Czyli to razy 3. I to razy 3. Dobra, i ja muszę dorzucić brakujące elementy. Powiem wam tak, ludzie, dramat jest. Jest dramat. Teraz te nowe elementy zużywają bardzo dużo tych metalowych słupków. I nagle metalowe słupki poleciały na łeb. Ile to waży? 8. O Jezu, jeszcze z tym będę teraz lasu. No właśnie. Ale, kurde, nie wiem, czy ja nie będę potrzebował dodatkowego pieca robiącego słupki. Chociaż wiecie, jak to się zablokuje, to będzie elo. Ale zanim to się zablokuje, to chyba jeszcze chwila minie, co nie? Szczególnie, że dorzucam kolejny element, a jeszcze 2 będziemy musieli dorzucić. Czyli właśnie tu komorę ognia i boiler. Tutaj jeszcze przygotowałem już stanowiska na lepszy mózg, baterie i jeżdżenie, ale widzicie, wszystko jest takie drogie, że ja tego na razie nie chcę dotykać.
Dobra, tu damy mu pętelkę i niech on się bawi. Ale tak, kurde, no ja nie wiem, no na razie chyba poczekam, aż mi surowce jakoś tam ruszą. Kurde, tylko wiecie co, czas już mi na nagrywanie się zaczyna powoli kończyć. I nie wiem, czy ja nie będę dokończył ten odcinek kolejnego dnia. No mówię, no endgame'y w grach strategicznych wyglądają zazwyczaj tak, że to już trzeba długo się te odcinki nagrywa, co nie? Żeby tutaj pokazywać nowości, a nie grind. Taki nudnawy. Chociaż tutaj, jak widzicie, no tutaj są sabotażyści. O, zobaczcie, że my w ogóle odblokowaliśmy Ziggurat, a ja nawet nie zauważyłem. A ja bym chciał na pewno to wybudować. Dobra, łapię się w zasięgu. Niech Ziggurat tutaj będzie budowany. W ogóle z tego, co pamiętam, jest też cud, który potrafi przewijać czas do przodu, co nie? Żeby właśnie nie siedzieć teraz jak ja, ten dzban i czekam, aż metalowe słupki się porobią. Tylko jeszcze ten cud chyba nie jest dla mnie, co nie? O jest, patrzcie. Prastary krąg. Pozwala kontrolować prędkość czasu. No, ja to potrzebuję. Mam jeszcze tutaj cud port kosmiczny. To jest statek towarowy, jeżeli byśmy chcieli sprzedawać itemy za, nawet nie pamiętam, za chyba skiny do kupywania. No, ale to jest chyba tylko dostępne w tym drugim trybie gry, nie kolonii, a tego trybu oświecenia. No i tak ułożyłem te wille. Myślę, że chyba spoko. Dobra, wiecie co? Dobudowałem sobie dwóch tych, żeby więcej słupków robili. I miejmy nadzieję, że to jakoś zadziała. Dobra, trzeba zlecać już te ostatnie dwie rzeczy i że trzeba wprowadzać silniki parowe, bo prąd coraz częściej wywala. O, tutaj to w ogóle nawet nie ma zasięgu do prądu. Więc trzeba, no, unowocześniać tę machinę. Jak najbardziej. Czyli teraz tak, tutaj chcemy robić boiler. No Jezu, też drogi jest, wszystko drogie. Więc dobra, robimy boiler. Trzeba będzie na razy dwa użyć, czyli da, czyli ja tu wezmę. W kolejkę się walę, ta. Dobra, tam no widzicie, tutaj walą te słupki. Strasznie potężny grind itemów jest potrzebny w tych metalowych rzeczach. Chociaż tak szczerze, drewnianych tych drajzek też mam od zawalenia. Więc może tutaj nie jest aż tak duży, tylko że przez to, że tutaj trzeba użyć bardziej zaawansowanych budynków, to jest bardziej widać ten problem, co nie? Dużej ilości zjadanych surowców. Dobra, czyli to jest 4 i to jeszcze trzeba dać razy 2. I nici. Nity. Na szczęście nitów już jest zapas. Gorzej tylko z tymi słupami, ale no nie wiem, mam nadzieję, że te dodatkowe dwa... Chciałem powiedzieć piece kowalskie, ale nie to stanowiska kowalskie, o. Będą lepsze, co nie? Tylko tak, to też trzeba na razy 4, bo on więcej nie podniesie. Najgorzej jest to, że ja to jeszcze wszystko muszę potem donieść, co nie? Dobra, razy 4. Faktorium masz jednak nie... Tak, masz ogromny ekwipunek, to tam nie musisz wszystkiego sobie donosić. Chociaż tam też nie tak polega... Nie na tym polega programowanie, co nie? Bo tam po prostu układasz linię produkcyjną, a tutaj programujesz robota, który... ma to ogarniać. Dobra, i to robisz razy 2. No i dobra, a teraz ja muszę to wszystko zrobić. W ogóle wiecie, co jest śmieszne? Na początku myślałem, że mi będzie metalowych blach brakowało, a tutaj zobaczcie, metalowe blachy cały czas full paleta, co nie? A tylko na dwie kuźnie chyba lecimy. A nie, czekaj, na cztery? Na cztery kuźnie lecimy? Uhu, czyli my lecimy potężnie na te metalowe blachy. To nieważne, to nic nie mówiłem w takim bądź wypadku. Podnieś ten boiler, który waży 8, no jak żeby inaczej. Po bardzo wielu latach doszliśmy do celu. Robisz to w nieskończoność, powodzenia. Wiecie, no mógłbym skrzynkę podsunąć sobie tutaj i to od razu wybudować, znaczy od razu przenieść. Ale ja wykorzystuję ten moment na pomyślenie sobie nad projektem naszej osady, na napicie się herbaty, poprawienie włosów, wiecie, takie o rzeczy. Chociaż teraz to chyba sobie wykorzystam tu skrzynkę, bo już projekt mamy opanowany, czyli robimy to. Czyli tak, potrzebujemy znowu to... Kurde, tak szczerze?
O Jezu, tylko wiecie, co jest najgorsze? Że ja mógłbym skopiować mózg tamtego, ale jeżeli ja to zrobię... Czekaj, zrobię to. To zbuguje maszynę, ale dobra. Kij w sto z tą maszyną. Będzie o wiele szybciej, dobra. No niestety, muszę zbugować ci twój mózg. Bo ty teraz musisz to wysypać, ja muszę ci maszynę zrestartować, a ty już miałeś prawie gotowe to wszystko. Nie wiem, czy sobie więcej problemów nie narobiłem niż pożytku. Teraz tylko sobie przypomnieć, kopiowanie z bota, kopiowanie do bota. Dobra. I słuchaj mnie, ziomeczku. Ty to dobrze robisz, tylko te części niesiesz tutaj. To dobrze robisz, ale te części niesiesz tutaj. Gdzie to już jest 26 maszyna? Znaczy to młot parowy. No ale maszyna, no, do kucia. Ale niesiesz to do tej skrzynki. Skrzynka to w ogóle 247. Dobra. Powodzenia. Temu wypuściłem wszystko z rąk i też mogę życzyć powodzenia. Gorzej, że ja tego zbugowałem. Na szczęście oni mają, aż ręce będą pełne, więc przynajmniej to mogę sobie odłożyć. Dobra, jak już tam się produkuje te ostatnie części, w ogóle tutaj dorzuciłem paletę, bo zauważyłem, że to nie jest na full paletach, więc dla mnie bardzo dziwne. Wszystko tutaj nam się już poprzyblokowało bardzo ładnie. Ale my teraz tworzymy... O kurde, to ściany potrzebuje stacjonarne si... Co to za głupota w ogóle? Czy ja muszę zbudować taką elektrownię, która jest w pomieszczeniu? Naprawdę? Naprawdę? No dobra. W takim razie budujemy gdzieś elektrownię. Wiecie co? Ja już widzę to oczyma wyobraźni, że tutaj trzeba będzie węgiel pewnie dorzucać. Żeby to działało. Na razie zrobiłem na 3 taką małą, skromną elektrownię. Tutaj już stawiam znak. Tam jedno przeniosłem, żeby nauczyć ich budować. No nie będę tym dzbanem, który wiecznie biega z wszystkimi elementami. Się zastanawiam, kurde, kogo użyć, ale chyba tych nowoczesnych, co nie? Bo to jest ciężkie. I możemy sobie zobaczyć... Nie, ciebie. A, dobra, no to jest ciężkie, użyjmy tych nowoczesnych, bo tu ja mam jeszcze stado tych słabych robotów nosicieli, a wiadomo, będzie trzeba użyć tych lepszych robotów nosicieli. Więc na razie oni niech stoją. Dobra, użyjmy tych lepszych robotów. No wiadomo, mógłbym użyć starego robota i dać mu baterię, ale to nie o to chodzi tutaj. Dobra, czyli tak, koło zamachowe jest dodawane. Dodam tu te pętelki, ale tylko po to, żeby się, wiecie, nic nie bugowało, bo dzięki tym pętelkom... Jeżeli coś się zbuguje, to on i tak automatycznie wyjdzie z tego buga. Tylko mu dodaję, że twoim znakiem jest znak. Teraz tamto. Czyli... Ej, a czemu dalej tutaj nie ma tego? Jezu, ja go nie zaprogramowałem. Jestem dzbanem. Czekaj, weź tu podejdź. Ziomeczku, jaki ty masz problem? Znajdź boiler. Nie no, boiler tutaj masz znaleźć. A czekaj, bo on musi znaleźć boiler. A to skrzynię ogniową to już nie? To już dla ciebie za wiele? No dobra, no. Jeżeli tak potrzebujesz, to ci pokażę, jak podnoszę to. Nie myślałem, że on tak się zbuguje. No i dobra, czyli musieliśmy pokazać, że on podnosi to. I teraz on będzie działał poprawnie. No kurde, ja to i tak muszę wynieść, o Jezu. Dobra, w końcu to ogarnęliśmy, ale tak, no, róbmy po kolei, czyli na początku to będzie dorzucane. Oczywiście dajemy to, żeby nic się nie zepsuło, aż ręce będą puste. No i dajemy to do znaku. Wspaniale. Znowu mi się kabel, myszka kradnie. Tłok. Czyli teraz bierzesz tłok i dorzucasz tłok. Dałem sobie bliżej, ale widzę, że to dalej dużo czasu zajmuje.
Aż ręce będą pełne, chyba że się nie da. Aż ręce będą puste. No i oczywiście, że znak. Jestem ciekawy, ile to prądu robi, ale jeżeli to będzie robiło tam z 200 prądu, to się zawiodę, powiem wam. Zawiodę się i to fest. Dobra, i jeszcze skrzynia. No dobra, na początku boiler. Boilerek. Bo to myślę, przynajmniej z 1000 prądu, żeby to robiło. Aż ręce będą pełne, bo abstrakcyjnie dużo prądu ciągną budynki, które zużywają prąd. No kurde, 100 prądu ciągnie kuźnia? Czemu tak dużo? To jest poza tym energii mechanicznej. Pamiętajcie, że ja to mówię w skrócie myślowym. Nazywam to prądem. To jest energia mechaniczna. Dobra, dodaj mi to. Przenieś to tam. Okej. Chociaż już ten, a już parowy przypadkiem ten to już nie może robić energii elektrycznej? Nie. Chyba może, ale to... Trzeba by było to chyba trochę inaczej to zrobić. Aż ręce będą puste. Moim symbolem jest znak. Dobra. I niech teraz oni to dokończą. Mam nadzieję, że ten co nosi drewno zaraz to dokończy. Albo wiecie co? Żeby nie patrzeć się na to jak dzbany, weźmy robota. I ogarnijmy już produkcję tych lepszych zabawek. Skoro już tego. Skoro już mamy tego lepszego robota. Czyli tak, ty straciłeś pamięć i tak dalej. A tobie wgrywamy tą pamięć. No i mu to wszystko styka. Wspaniale. Dobra, rób. No tobie trzeba wgrać brak pamięci. Okej, i go jeszcze trzeba tam postawić z innymi robotami, żeby był pod ręką, że potem nie zaginął. Czyli mamy już ogarniętą produkcję lepszych tych zabawek, mamy ogarniętą produkcję lepszych robotów, mamy metalowy przemysł na wysokim poziomie i kurde, wodę, ale że woda i pewnie słodka woda, co nie, bo słona to za dużo. Dobrze, tutaj jest ten, jest jeziorko. W końcu wykorzystamy te beczki, które tutaj stoją od wielu odcinków. Dobra, tu zrobimy, że wchodzi woda i to jest węgiel, węgiel wchodzi tutaj, czyli też no co jest? Jakieś głupie ten, patyczki tutaj leżą. Proszę mi usunąć te patyczki. Dobra, czyli mamy to i to. Tak się zastanawiam, w ogóle tutaj jest pokazane, że cegły są używane, a ja tu żadnych cegieł nie używałem. Co nie? Dobra, czyli najpierw potrzebujemy typa, który będzie zgarniał wodę. Ja myślę, że możemy użyć takiego zwyklasa, bo po co nam zaawansowana maszyna do zbierania wody, jeżeli on tylko idzie tak naprawdę po wiaderko. Potem musi te wiaderko zamoczyć tutaj w jeziorku. Dobrze, że to zbudowałem przy jeziorku słodkiej wody. Nie wiem, coś mnie tutaj natchnęło, żeby w tym miejscu rozbudować naszą elektrownię. I widzę, że instynkt alfa gamera zadziałał. Aż ręce będą puste. Oczywiście tylko tutaj, aż trzymany przedmiot będzie pełny. Potem wylewasz to tutaj. Bo chyba słoną wodą to nie wolno ten tłoków działać, co nie? Chyba tak to nie działa. A elektrownie atomowe jaką wodą są chłodzone? Morską chyba, co nie? Bo tam sól nie przeszkadza, tam chodzi o zimno wody, a najbardziej zimna woda jest morska. Aż trzymany przedmiot będzie pusty, to nie musi się tak składać. Ucywilizujmy cię. Mi zaraz nie latał po wszystkim. Dobra, jest Elo. Teraz potrzebuję chłopa, który będzie napełniał te wszystkie parowozy. Znaczy, może silniki parowe. Też użyjemy zwykłego chłopa. Już mi język się plącze. Powiem wam, że już długo nagrywam.
Oj, bardzo długo. To, który jest odcinek dzisiaj nagrywany? Nie wiem. Zobaczcie, ile ten, tą zieloną koszulę mam pod rząd. Tyle odcinków pod rząd. Nie, jestem upośledzony. Nie tutaj. Nagrałem, co nie? Ja lubię tak partiami nagrywać. Aż ręce będą puste, bo wtedy przynajmniej ogarniam sobie trochę czasu więcej i można to poogarniać. Nie wiem teraz, czy to dobrze się wysławiam. Aż trzymany przedmiot będzie pełny. Mocno mój mózg jest teraz skupiony na dostarczaniu wody. Dobra, zcywilizujmy ten obszar. Zapomniałem tego wrzucić. Aż trzymany przedmiot będzie pusty. Robisz to w nieskończoność. Powodzonka. Czyli już będzie... O Jezu, jak to mało wody dolało. Woda tu będzie masakrycznie lana. I szczerze... Ja tu... Czy... Krótki. Nie, no ja chyba będę stąd podwalał węgiel. Żeby to nie było aż tak potężny łańcuch produkcyjny. Użyjemy zwykle Resa. Dlaczego by nie? Dobra, idź to weź. On będzie stąd brał tu, bo potem to podmienimy na pociąg. Co nie? No i to będzie chyba najlepsze. Mam nadzieję, że podmienimy na pociąg, bo jak się tego... Jak mi nie będzie aż tak potrzebny, to chyba tylko z ciekawostki... Nie no, zrobimy go nawet dla tej ciekawostki właśnie. Jak wygląda pociąg, jak się tam obsługuje, ale to wtedy, nie wiem, kółko sobie zrobimy. Chociaż, nie no, tak szczerze, ten węgiel by się przydało ściągać trochę w większych hałdach, co nie? Dobra, czyli tak, tutaj węgiel jest wzięty ze skrzynki, więc tutaj jest doniesiony. Się zastanawiam, czy węgiel warto będzie lepszym robotem dokładać, ale chyba tak, co nie? Bo on ma większą pojemność, jest szybszy, sprawniejszy, no ogólnie robot doskonały. Tylko strefę wyrzućmy tutaj. I oczywiście tu dodajemy dwie pętelki. Aż obiekt będzie pełny. Chodzi oczywiście o tą taczkę. I druga pętelka. Aż obiekt będzie pusty. Chodzi oczywiście o tą taczkę. Myk. Kurde, czas mi się kończy. Teraz tak coraz niepewniej zerkam na ten zegarek. Znaczy, bo zegarek na telefon, no. Ale tam mam czas. Dobra. I weźmiemy lepszego robota oczywiście. Podnieś węgiel. A nie, nawet dużo daje. A ja myślałem, że tak mało daje ten węgiel. Ciekawe, czy tutaj węgiel drzewny można było użyć. Pewnie było można, on by pewnie mniej dawał. Aż ręce będą pełne, aż ręce będą puste. Ej, zobaczcie, że on naprawdę tak, aż tak dużego obszaru nie ma w porównaniu do starego robota. Co nie? Dobra, wszystko będzie tego. Dobra, napchasz się węglem. 400 prądu. Czy czuję się zawiedziony? A nie, czekaj, 300 prądu. Ile to daje prądu? 800, dobra, czyli im więcej jest węgla, im więcej wody, tym więcej prądu. Czyli pewnie to tysiaka daje, jeżeli to jest napełnione. Dobra, patrzcie na nasze łańcuchy. Znaczy, Boże, łańcuchy. Na naszą sieć energetyczną. 5300 prądu, elegancko. 4370 zużycia. Nie no, i zobaczcie, że teraz jak maszyny potrzebują prądu, to one nie zużywają tego nakręcenia się wiatraka, tylko po prostu zużywają węgiel i wodę. Eleganckie to jest, przepiękne, kurde, ta elektrownia naprawdę oddaje, no. O, i ziggurat się zrobił, nawet nie zauważyłem kiedy. Prześledźmy w ogóle, co jest potrzebne do ziggurata. No, tak w formie ciekawostki, jakbyście chcieli wiedzieć, co nie. Bo ziggurat mamy tutaj i zobaczcie, najpierw tutaj dodali kamień zaprawę, cegiełki zaprawę, cegiełki kamień zaprawa, cegiełki zaprawa, o ile cegieł tu poszło, bo katapulta to widzicie, takie rzeczy, bo nie mamy tego koła kamiennego, znaczy tak szczerze można by było już je chyba kraftować, bo ja się kraftuję, weź tutaj im podejść. Ja się pewnie tu kraftuję, tak, ale my nie mamy jeszcze... Nie ma po co, na razie nie będę. Zobaczmy na ten piękny ziguracik. Lubię ziguraty, jestem fanem Nerubian. Klimatów azteckich, jaszczuro ludzie w Warhammerze też są super. Pozbaw się niechcianej materii ożywionej.
Czy ja mogę tutaj owieczkę złożyć w ofierze albo naszego osadnika? No tak szczerze. Dawaj, na koniec odcinka może nie przesuwajmy ziguratu. Przetestujmy ziggurat. Kogo byśmy chcieli się pozbyć? No my jakoś chyba owieczkę, tak fajnie by było. No właśnie, problem jest taki, że na mapie już zostały tylko kury. Chyba, że jakieś zwierzęta żyją na nowym kontynencie. Więc się nie pozbędziemy nikogo, chociaż naprawdę tych owiec mam dużo. A technologia rozmnażania zwierząt jest. Dobra, dawaj jedną owcę. No muszę przetestować to, mleko jest bardzo nam potrzebne, ale owce możemy jedno poświęcić. Dobra, i na koniec odcinka poświęcenie owcy w ramach, żeby kolejne... No, żeby nie było zacięć produkcyjnych w przyszłości. I zamieniło go w tego. Boże, jak on to się nazywał? Nie wiem, czemu łabędź mam w głowie. Nie łabędź, gołębia, o, gołębia. Biały gołąbek. I to Boży chyba, odlatuje. Do ciepłych krajów. Kurde, ciekawe. Na koniec pewnie... osadnika jakiegoś. Oj, zniknął, bo tu już ciemna strefa jest. No, na koniec jakiegoś osadnika weźmiemy sobie i też wywalimy do ziguratu. Myślę, że to mogłoby być ciekawe. Ciekawe, co z człowieka by wyszło. Też taki gołąbek by sobie poleciał. Dobra, ale was zachęcam oczywiście do zalajkowania i... O, zobaczcie, że jednak jest tu 9... Nie, dobra, 1000 jest maksymalnie. Dobra, nieważne. Zachęcam oczywiście was do zalajkowania, do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić innych odcinków. Jesteśmy coraz bliżej końca. Już z tych tak naprawdę dodatkowych rzeczy brakuje nam... Jedzenia, ubrań, nie dobra, może jeszcze trochę nam brakuje, ale już core jest zrobiony. Jak core jest zrobiony, to wszystko zaraz poleci, co nie? Zachęcam oczywiście do tych wszystkich rzeczy, ale też do linków w opisie, tam jest Discord, jest harmonogram tygodniowy, są też donaty i zapraszam też na inne treści na kanale. Elo, masy z Remu, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo!